Ewangelii według świętego Marka. Co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Tak bardzo się obawiamy, żeby nie przyjąć nic, co by było pobrudzone tym światem, żeby się uchronić od grzeszności tego świata i staramy się zamykać, a jednocześnie zapominamy, że to w środku, w człowieku jest nieprawość, że to w naszym umyśle, w naszych marzeniach, wyobrażeniach, w naszym sercu rodzi się ta nieprawość, której powinniśmy się obawiać. I zapominamy o tym, że nic, nawet zamknięcie się od środka w skorupie naszego jestestwa, nie uchroni nas przed tym, co w środku. Jedyne, co może nas uchronić przed grzechem, to wypełnienie całego swojego wnętrza Chrystusem. Im więcej damy Chrystusowi przestrzeni w sobie, tym bardziej jesteśmy bezpieczni od grzechu. Im więcej damy Chrystusowi wolności w sobie, im więcej Mu oddamy z siebie, ze swojego serca, tym bardziej możemy być pewni, że nasze życie jest wolne od grzechu. Do zobaczenia jutro.